Jeżeli szukacie tanich i sprawdzonych końców, zapraszam was do fifashop.pl. Tam przy wpisaniu hasła Jacob macie 5% zniżki. Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was w kolejnym filmiku z FIFA 14 na moim kanale. Już tylko chwila została przed ukazaniem FIFA 15. No ale to oznacza, że wielu zawodników zostało przetransferowanych z powodu okienka właśnie, no, transferowego. Kto by się domyślił? Tak czy inaczej, postanowiłem wczoraj na live, jak tak sobie grałem, postanowiłem zrobić skład stworzony właśnie z zawodników przetransferowanych do BPL. No a wy mi w tym pomogliście na live. A dzisiaj chciałbym się z wami tym podzielić właśnie tutaj na YouTubie, bo nie wszyscy mogli być tam. No i oczywiście to widzieć. Zaczniemy może od ławki rezerwowych. Jak widzicie, mamy Welbecka z Arsenal, Eto z Evertonu, Remy z Chelsea, Drogba z Chelsea, Diego Costa z Chelsea, Sanchez z Arsenalu, no i Worm z Tottenhamu. To są zawodnicy, którzy załapali się na listę, na ławkę rezerwowych. No a do pierwszej jednastki nie za bardzo. No ale czy wiecie już, kto będzie? Zobaczymy. Zgadujcie razem ze mną albo patrzcie się, kogo tutaj wybraliśmy, bo nie tylko ja, ale wspólnie całym live'em złożyliśmy skład następujący. Ustawię sobie BPL, no i zaczynamy od Courtois. Zawodnik oczywiście z Chelsea, był wcześniej wypożyczony, no a teraz wrócił. No i zdecydowanie najczęściej pojawiał się w zawodnikach, których chcieliście zobaczyć u mnie w składzie na bramce. No idziemy dalej, lewa obrona, nie kto inny jak Felipe Luis. Trafił prosto z Ligi Hiszpańskiej do Chelsea. Jak sami zauważyliście pewnie, i to jeszcze też potem potwierdzę, patrzcie, ilu zawodników przetransferowało Chelsea, a raczej do nich wróciło, czy przetransferowało. Naprawdę, jak potem składałem cały ten zespół, to byłem naprawdę wow, naprawdę dużo zrobili transferów. Dobra, czas na obronę. No i na obronie zaczynamy od Mangala. A raczej, czekajcie, tak damy Mangalę, o, teraz jest idealnie. To jest nasz pierwszy obrońca, a kolejnym obrońcą też z Chelsea jest nie kto inny jak Kurt Zouma. Chelsea, po raz kolejny Chelsea, no i Mangala oczywiście z City. Dwóch świetnych zawodników, fajnie się nimi gra na obronie, także polecam ich przetestować. Jeżeli jeszcze nimi nie graliście, jeden z ligi francuskiej, drugi z portugalskiej, o ile się nie mylę. No i na prawej obronie postanowiłem dać Sanie, żeby idealnie łączył się tutaj właśnie z Mangalą. Tutaj fajnie się wszyscy łączą, no dlatego tutaj po prostu jest. Zacznijmy teraz od lewej obrony. Na lewej obronie w VPL oczywiście jest Asaidi. Już tutaj tłumaczę parę rzeczy, bo wy się możecie zastanowić, jak to, czemu on nie jest w Liverpoolu. Jeżeli tam wrócił, z nim była strasznie zawiła sytuacja. On ze Stoke poszedł do Liverpoolu, wrócił z wypożyczenia, a następnie znowu został wypożyczony do Stoke, czyli teoretycznie to jest jego nowa wersja, ta już ponownie powrócona do Stoke. Dużo zamieszania, ale mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Asaidi na lewej pomocy. Na środku mamy pierwsze oczywiście Fabregasa, kolejny zawodnik z Chelsea, który trafia do pierwszej jedenastki. No i muszę powiedzieć, że nim się gra naprawdę fajnie, super piłki rzuca, no i nic, tylko mogę go pochwalić. Kolejnym zawodnikiem trafia Herrera, oczywiście przetransferowany do Manchester United. Zawodnik, z którym wiąże się ogromne nadzieje w tym zespole. Jak będzie, to zobaczymy, no ale na pewno w FIFA też się nim fajnie gra. Prawa pomoc, nie kto inny jak Angel Di Maria. To musiał być pewniak w tej drużynie tutaj, bo jak tego napisałem, kogo dajemy na prawe skrzydło, raczej prawą pomoc, to wszyscy jednogłośnie Angel Di Maria. Jeszcze pojawił się Sanchez parę razy, dlatego wylądował na ławce rezerwowych. Okej, idziemy dalej, no i teraz atak. Tutaj w ataku postanowiłem, że pierwszym zawodnikiem będzie Falcao, który został niedawno przetransferowany rzutem na taśmę do Manchesteru United. No i oczywiście nie kto inny jak Mario Balotelli. Oczywiście Mario Balotelli do Liverpoolu. Jak sobie będzie radził, chyba wszyscy jesteśmy ciekawi. Sami zobaczcie, ile jest napastników. Welbeck, Eto, Remy, Drogba, Diego Costa. Ich chciałbym wszystkich przetestować, no ale to tych zdecydowaliśmy razem wszyscy siłami, że damy na atak. No to co, moi drodzy, może ja zagram jeden nimi mecz i... Oj. Jeden zagram nimi mecz i przetestuję. Powiem wam co i jak, może w trakcie meczu zobaczycie parę nimi ładnymi akcji. To był skład przetransferowany z BPL. Jeżeli wam się spodobał ten odcinek oczywiście, to mogę zrobić no oczywiście skład przetransferowany z Hiszpanii, Ligę oraz Bundesligi i jeszcze na przykład z Ligi Francuskiej. Nie wiem, powiedziałem Ligę Francuska, Niemiecka, Hiszpańska. Jeszcze jest jedna, która mi teraz wyleciała, oczywiście, no ale na pewno sobie potem przypomnę. Tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo. Pewnie na dzisiejszym live'ie albo na jutrzejszym, no nie wiem kiedy będę robił, będziemy robić jeszcze skład z Bundesligi i francuskiej. Także zapraszam was serdecznie, jak was tam jeszcze nie było. No i jedziemy do meczu. No to jest skład naszego przeciwnika, hybryda lekka. Di Maria do Fabregasa, który pięknie opanował piłkę. Uderzenie i ha, miał małe problemy.
miał małe problemy. No jerale, nic z tego nie wyszło. Mangala. Mangala tutaj. Aj, Mangala zostaje. Jaj, lewa noga Hulka jest nie do powstrzymania. Wow! Cóż za uderzenie Falcao, który jeszcze dobija piłkę i mamy 1-1. Cóż to była za akcja. Mało brakowało przy pierwszym strzale głową. Zmieściłby to piłkę w siatce, nie wyszło mu, więc drugim uderzeniem dobijającym prosto do bramki wpakował tam, gdzie miał. Przepiękne. No nie, 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 przerzucona piłka. No ale na szczęście Courtois jest świetnym bramkarzem w tej grze. No i można na nim zawsze polegać. Herrera podaje do Di Marii. Świetne podanie. Di Maria prawą nogą i słupek. Balotelli jeszcze, ach, to dobijanie blobem to jest masakra. Dużo się dzieje, Falcao po raz kolejny z główki uderza. No, mało brakowało. Po pierwszej połowie z 1-1 strzałów jest masa. Praktycznie od bramki do bramki chodzimy i tylko strzelamy. Naprawdę nieźle to wygląda, zobaczymy jak będzie w drugiej połowie. Felipe Luis i Hulk. No nie, Hulk po raz kolejny, uhu, jak niewiele brakowało, abyśmy stracili kolejną bramkę. Falcao uderzenie, ach, Neuer. No a kto by inny. Piękne do Asaidiego podanie. Asaidi, 5 gwiazdek sztuczek. Czy się tutaj przydadzą? Asaidi, Asaidi, uderzenie Asaidiego, jeszcze Neuer broni jakimś cudem. Ach. Falcao, Falcao przy piłce, Falcao lewą nogą, słupek, słupek, haha, słupek i bramka. Falcao strzelec drugiego gola w naszym spotkaniu. Jest naprawdę niesamowity. Teraz, powiem szczerze, wcześniej nie grał się nie tak dobrze, a teraz sprawdza się, no, wręcz idealnie, no, dwa gole z ciężkim przeciwnikiem. Tutaj ładnie wywalczył tą piłkę i lewą nogą, co prawda troszkę szczęśliwie od słupka wpadło, no ale jest, należało nam się to. No, nie, 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 nie. Nie, nie, mój, jaki fatalny błąd, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? To jest właśnie tak, jak... zresztą nie chciałem tam... Dobra, mniejsza o to, moja wina. No i po 90 minutach jest 2-2, zobaczymy, co przeciwnik będzie chciał. Czy zagramy? Tak, dogrywka i karne. No to jedziemy dalej. Angel Di Maria, atak tuż o pod rozpoczęciu i... Cóż za uderzenie, jeszcze jedno, ale nie, ciągle jesteśmy blokowani. Myślałem, że może teraz się uda, ale przeciwnik ciągle na straży tej bramki. O nie, 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 nie. Jest, nie. Nie, nie, nie należało się to temu gościowi. 3-2 w 115 minucie. Falcao, Di Maria. Di Maria, myślałem, że byłby taki sam mój, cóż by to było za piękne, ale ostatnia szansa. Nawet Courtois jest już w polu karnym. Fabregas, dośrodkowanie. No ale, no tak. Jeszcze Courtois przy piłce. Podanie, jest, mamy jeszcze rzut wolny, Courtois wywalczył rzut wolny. Falcao, Falcao uderzenie, jak niewiele brakowało, nie. Nie, a taki był dobry pomysł. No cóż, tak czy inaczej dziękuję moi drodzy za uwagę. Mam nadzieję, że mecz, no dużo się działo. Zobaczmy sobie jeszcze na statystyki. Statystyki nie grają, no ale miałem przynajmniej chociaż trochę lepsze od niego. Tak czy inaczej przegrywamy, no ale skład wydaje mi się i tak naprawdę fajnie się mi nim grało. Może jedynie Balotelli nie był na taki dobry jak kiedyś. Nie rozumiem tego, dlaczego w Liverpoolu, ta wersja z Liverpoolu grała wiele dla mnie gorzej niż ta z innych, niż z Milanu, no ale może to jest kwestia zawodników dookoła. Dzięki wam bardzo za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia kolejnym razem. No i dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć przetransferowane inne ligi. Na razie.